Centrum Prasowe pracuje od samego rana, abyście mogli oglądać relacje na żywo i na Facebooku, i na YouTubie. Zdjęcia właśnie zapraszamy, zapraszamy. Dzięki temu panu zdjęcia są na Facebooku i możecie oglądać, co się dzieje. Jak było? Świetnie było, bardzo dobrze było i ciepło było. Więc mamy i zdjęcia, i filmy, a teraz poprosimy o kilka słów szefa Centrum Prasowego. Krzysiu, powiesz nam coś? Właśnie znajdujemy się w największej zadymie, jaka może być o tej godzinie, więc nic więcej wam nie powiem, bo mam do rozdania 12 postów i na to tylko skromne 3 minuty, także przepraszam, ale nie dam rady. Musicie w takim razie teraz wejść na Facebooka i polajkować wszystkie posty, które właśnie Krzysiu będzie dla was publikować. Strefa, w której się teraz znajdujemy, trzyma pieczę nad licytacjami. Czy możesz nam powiedzieć, jakie najciekawsze w tym roku w Tarnowie Podgórnym można wylicytować? U nas największą furorę na licytacji robi licytacja miksowania z naszymi DJ-ami, którzy będą występować wieczorem. Tam jest zażarta walka na ceny. Potem licytujemy też meble różnego rodzaju. Mamy meble Noti i Balmy i one też osiągają niezłe ceny. Mamy też książkę Olgi Tokarczuk z jej autografem i to też naprawdę robi furorę, także zapraszamy wszystkich tych fanów Olgi Tokarczuk do licytowania, bo rzadko to się zdarza, żeby można było coś takiego kupić. Mamy też książkę Kazika z jego osobistym podpisem. Mamy parę właśnie różnych albumów z podpisami jakby osób, które napisały te książki. No a poza tym mamy też strefę Kup Teraz, do której serdecznie zapraszamy. Także jak ktoś chce nawet wydać małe pieniądze, to tam są gadżety gminne, których generalnie nie można kupić, można dostać tylko przy okazji jakichś imprez, a tak można sobie kupić albo swoim znajomym coś do domu i troszeczkę do tego wośpa dorzucić. Super, fantastycznie, dziękujemy, no i zapraszamy. Zapraszamy. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że zapraszamy na Allegro, bo w tym roku nie możemy licytować żadnych rzeczy na hali. Zapraszamy na Allegro. Proszę wybrać po użytkowniku sztab TP. Dziękujemy bardzo. Proszę. Sztab pracuje, czy jest na przerwie? I pracuje, i ma przerwę. Czy to są jakieś zdjęcia postowane? Oczywiście, że tak. I na relacje, i na Instagramie, i na Facebooku. Wszystko jest prężnie. I jak nazywa się konto? Na Instagramie? Tak. Wośp.tp. Zapraszamy wszystkich do obserwowania profilu na Instagramie. Lajkowania, komentowania, oznaczania nas i do wszystkiego, co możliwe. Dokładnie tak. Zespół pieśni i tańca Lusowiacy. Przed chwilą mieliście swój występ. Może kilka słów o tym, jak długo już ta działalność, jak długo tańczycie. Proszę bardzo. No, tańczymy już prawie 25 lat i w tym roku będziemy, no mamy nadzieję, że to wszystko się jakoś ułoży i będziemy mieć swój koncert na tą rocznicę 25-lecia powstania zespołu. Dwa układy w zespole. Cieszę się z jednej strony, że pracuję z grupą młodą, starszą i najstarszą. I to by było na tyle. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego z okazji 25-lecia, które w tym roku będziemy obchodzić. Musimy oczywiście pamiętać o dezynfekcji i bezpieczeństwie. I możemy dalej ruszać na kolejne nagrania.